A w studiu jedynej telewizji w Szczecinku, Telewizji Zachód, pan Jerzy Hardie-Douglas, kandydat na burmistrza Szczecinka. Panie doktorze, bo tak mogę do pana dzisiaj jeszcze ciągle mówić, jak pan oceni wynik swojego wyborów? No bo to, co 7 kwietnia się zdarzyło, to było coś niesamowitego. Zabrakło niewiele, około 400 głosów, żeby zwyciężyć w pierwszej turze. Tak Bóg chciał. Tak się stało. Widocznie pisana mi była druga tura. No, co ja mam, wie pan, powiedzieć? Jestem bardzo zadowolony. Nie spodziewałem się aż takiej przewagi. Mówię o tym zresztą w każdym wywiadzie, tak? I to jest absolutnie szczere. No, miałem gdzieś z tyłu głowy, że prawdopodobnie będę miał lepszy wynik niż Daniel Rak, ale myślałem, że będzie nas dzieliło parę punktów procentowych. Tymczasem no, dostałem prawie 2 razy więcej głosów od Daniela Raka, co jest ewidentną czerwoną kartką i takim głośnym wypowiedzeniem się mieszkańców Szczecinka, że nie chcą dalej, aby Szczecinkiem rządził Daniel Rak. To było 2802 głosy przewagi, to więcej niż trzeci kandydat, a właściwie kandydatka na burmistrza, bo tam było 1900 głosów. No tak, ale pani Horniatko i tak, no biorąc pod uwagę tutaj, że wiadomo było, że wyścig będzie między mną a Danielem Rakiem, to ja uważam, że jej wynik był dobry. Także jej gratuluję i zrobiła tyle, ile mogła. Z życzliwością, że tak powiem, patrzyłem na to, że wolałbym, żeby nie było tam tych głosów, tylko żeby poszły na mnie, no ale robiła dobrą kampanię i dostała bardzo przyzwoitą ilość głosów, moim zdaniem. Przy 5 kandydatów do tego samego fotela, tak można to powiedzieć, to taki wynik, no to jest rewelacja. No tak, tak, no ale się właśnie, no im więcej jest kandydatów, tym bardziej dzielą się głosy, no więc ma pan rację, że to jest, wie pan, to trzeba patrzeć w różnych aspektach, tak? Po pierwsze to, że ja podjąłem bardzo późno decyzję, może to był mój błąd, no ale się bardzo długo wahałem, z myślami biłem, nie było mi to na rękę i w momencie, kiedy mieliśmy bardzo mało czasu na stworzenie komitetu, tak? 2 miesiące praktycznie, więc stworzyliśmy komitet, namówiłem ludzi. Druga sprawa to trzeba patrzeć na to, jak nierówna była to walka, tak? Myśmy nie mieli ani zaplecza logistycznego, ani finansowania takiego, jakie miał Daniel Rak, ani nie pomagały nam instytucje miejskie, które no, włączyły się w sposób tak bezczelny w tą kampanię, tak widoczny, a tego nie powinno przecież być, tak? Nie powinien na rzecz obecnego burmistrza, niezależnie od tego, jak go lubią, nie powinien się włączać SAPiK, OSIR, SZLOT i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko było, tak? Mieliśmy problem, bo wielu sympatyków moich, którzy chętnie by wystąpili tutaj, wystartowali w wyborach, po prostu najnormalniej w świecie się bało, dlatego że albo są zależni od miasta, bo gdzieś pracują w jakichś instytucjach miejskich, albo ich rodziny pracują. To jest zresztą właśnie taki szczyt góry lodowej takiej patologii, która jest w mieście, bo tak nie powinno być, tak? Ja to deklaruję, jeżeli zostanę burmistrzem, to naprawdę to chyba pokazywałem przez 13 lat, tak? Ani nie wyrzucałem ludzi z pracy, tolerowałem osoby, które były zupełnie na drugim biegunie takim, wie pan, i światopoglądowym, i politycznym, tak? Mnie interesowało wyłącznie jedno, żeby dobrze wykonywali ten kawałek pracy, za który dostają pieniądze, tak? I to było tak niewspółmierne, więc myśmy w tym kontekście, to, że mnie się udało, wie pan, bardzo fajny zespół ludzi zgromadzić i że ci ludzie zrobili taki wynik, jaki zrobili i że tak się zaangażowali niesamowicie w kampanię wyborczą, tyle kreatywności wykazali, tyle pomysłów, tyle, przecież ten cały program, który myśmy stworzyli, to jest kompilacja pomysłów poszczególnych ludzi, którzy byli w tym teamie Douglasa. To nie był mój autorski program. Tam są 2-3 punkty moje autorskie, a reszta to jest wynik dyskusji. I potem to zaangażowanie, te filmiki, to, co się tam, wie pan, fruwało na tym Facebooku, tak, na Instagramach i tak dalej. No i na spotkaniach, bo super. Pan jako jedyny robił spotkania z wyborcami. Spotkania z mieszkańcami, które zresztą, powiem panu uczciwie, bardzo lubię, tak. Ja lubię w ogóle rozmawiać z ludźmi, no, lubię jak podchodzą, lubię jak pytają o różne rzeczy, których nie wiedzą albo nie rozumieją, albo mówią, że mają takie marzenia, żeby tak to wyglądało, ale lubię też takich, którzy mnie atakują, tak, bo
Coś się dzieje. Coś się dzieje, tak. Generalnie się nie nudzę wtedy, tak. Także te spotkania były, było ich kilka. Było i na pikniku, ale było z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Był bardzo ciekawe spotkanie było dla południowej części miasta w spółdzielni. Potem żeśmy zrobili w hotelu Wiki. Także nie żałuję ani jednego. Uważam, że one, frekwencja była różna, raz większa, raz mniejsza, ale ludzie zobaczyli, że można ze mną normalnie rozmawiać i że jestem otwarty. Mówię dosyć prostym językiem, tak, jak coś mi nie pasuje, to mówię, wie pan, nie zgadzam się z panem czy z panią, a jeżeli tak, to mówię, wrócimy do rozmowy po 21, tak, to wtedy proszę, zapraszam do ratusza, będziemy rozmawiali o pani problemie. No tak, właśnie, czy o pana... bo 21 wszystko się rozstrzygnie. A teraz, jak pan oceni wybór do Rady Miasta, do Rady Powiatu, bo i tu ma pan swoich ludzi, tak można no to powiedzieć. Jeszcze raz to powiem, że w kontekście tych wszystkich, tej niewspółmierności, tego nierównego startu, tak, który był, gdzie faworyzowana była Koalicja Obywatelska, a przede wszystkim Daniel Raak, gdzie szły niewspółmierne pieniądze, jakby szły bokiem, tak, dlatego że nie wszystko było nazywane wydatkami Komitetu Wyborczego, tak, bo jak coś robi SAPiK, to niby to robi SAPiK, tak, a tu się mruga, że to jest, zresztą ten sam numer przerabiano, jak były wybory do parlamentu i startowała pani Renata Raak, tak, różnego rodzaju imprezy SAPiKu, które ona nagle otwierała, robiła, no przecież nie była w ogóle ani organizatorem, ani nie płaciła za to. Także, ale okej, okay, dobra, już spójrzmy, no, wie pan, to, tak, spójrzmy to. Tą zasłonę milczenia, da to. W tym tygodniu, który nam pozostał do wyborów, no trochę więcej jak tydzień, czy też będą jakieś spotkania? Znaczy, pytał pan o tych radnych, to ja tylko powiem, że ten wynik jest dokładnie, jeżeli chodzi o miasto, taki jak przypuszczaliśmy, to znaczy myśmy robili taką symulację, ile możemy dostać mandatów i no, wynik był taki, że będziemy mieli 6 lub 7. Wydawało się w pewnym momencie, że będziemy mieli 7, potem się okazało, że nie. Co jeszcze może być skorygowane, bo to różnie wiemy, być, jaki jest tak. Ten tutaj awantura wobec no, związana ze startem Macieja Maxelona, który wystartował no, z okręgu numer 3 jako jedynka Koalicji Obywatelskiej, wykazując, że mieszka w Szczecinku, a wszyscy wiedzą, że mieszka w Radaczu. Także to było dosyć... W ogóle nie wiem, po cholerę mi to było, wie pan. Po co sobie iść w kłopoty, tak? No ale poszli, to nie moja decyzja, tak? Myślę, że Maciek zrobił bzdurę i powinien po prostu zrezygnować z mandatu, a nie patrzeć teraz, jak go grillują tygodniami, tak? I w końcu i tak wyrok będzie dla niego niekorzystny, więc... Ale to jest jego decyzja i jego sprawa. Myślę, że powinien po prostu zrezygnować i na to miejsce powinien wejść następny, czyli Szymon Kiedel i tyle. Więc tutaj się mogą różne rzeczy bo zmieniać, jeżeli nie ale... zrezygnuje, to jest zupełnie inna sprawa. Może być inna sprawa. Zobaczymy. W każdym razie jeszcze mogą być jakieś przetasowania. Ale te 6 mandatów to jest dobry wynik i ponieważ ja jestem przekonany, tak, że ja się porozumiem z ludźmi, którzy są z Koalicji Obywatelskiej, z radnymi, bo to by było coś, gdyby radni Koalicji Obywatelskiej, którzy przecież nie są radnymi Daniela Raaka, bo to nie jest, wie pan, nie są chłopami pańszczyźnianymi, tak, tylko zostali wybrani dlatego, że chcieli być w komitecie sygnowanym przez Platformę Obywatelską. I oni weszli do tej rady. I teraz oni mieliby mi kij w szprychy wkładać osobie, która tą platformę tutaj stworzyła. Jest w Szczecinku uosabiana z Platformą Obywatelską, tak? Ludzie myśląc Platforma Obywatelska w Szczecinku myślą Jerzy Hardy Douglas, tak? Niezależnie od tego, jak się potoczyły roli mojego tego członkostwa, no bo ja startując po raz piąty to mówię, no wiedziałem, że mnie wyrzucą, tak? Ale zrobiłem to jakby dla wyższych celów, tak? Po prostu uważałem, że moim obowiązkiem jest odsunąć Daniela Raaka od władzy. A nie mogłem tego inaczej zrobić, jak wkalkulowując w to, że będę relegowany z Platformy. Więc to zrobiłem, ale moje kontakty z Platformą są bardzo dobre. To niczego nie zmienia. Jestem po prostu przeszedłem ze statusu członka na status człowieka wspierającego Platformę, czyli sympatyka. Tak? Jestem sympatykiem Platformy. Lubię to, co robią, lubię Tuska, jestem pełen podziwu dla niego i tyle. Także
tyle jeżeli chodzi o miasto, jeżeli chodzi o powiat, tutaj jest gorzej, ale w mieście, ja się dogadam, będziemy mieli zdecydowaną większość, jestem pewien, że wcześniej czy później te dwa kluby się albo połączą, albo podpiszą jakąś umowę, ale myślę, że będą po prostu jednym klubem, tak? Czyli klub wyborców Douglasa i Koalicji Obywatelskiej. Będziemy rządzić świetnie przez 5 lat. Natomiast w powiecie konfiguracja różna. W powiecie jest różnie. Jak zawsze Krzysztof Lis jest rozdającym karty, mimo że nie ma wcale najwięcej głosów, no bo ma tyle co koalicja po 6, ale jest już wiadomo, że on będzie wybierał, że tak powiem, koalicjantów. Także no, ja nie ukrywam, że coś tam, jakieś zdania parę żeśmy wymienili, ale umówiliśmy się, że tak powiem, gentleman's agreement jest taki, że ja po pierwsze nie będę rozmawiał o tym, o czym myśmy rozmawiali, a poza tym, że się spotkamy po 21, tak, bo nie chcę z skóry na niedźwiedziu tutaj dzielić, ale też jestem bardzo optymistycznie nastawiony, mimo że mamy tylko 3 radnych. Mogliśmy mieć więcej, to trochę jest rozczarowujące. Ja liczyłem na 5 radnych, mamy w końcu 3, ale mam nadzieję, że nasz klub się powiększy wkrótce i że będziemy jednak w stanie tutaj w koalicji z Porozumieniem Samorządowym no, współrządzić. Tak mi się wydaje oczywiście, że życie pokaże. Po 21 wrócimy do rozmów, tak jest. I czy będą spotkania z wyborcami jeszcze w tym ostatnim tygodniu? Znaczy tylko takie w ramach tych naszych pikników. No, pierwszy piknik organizujemy jutro, rozmawiamy w piątek, w środę, tak? W czwartek, czyli w piątek, krótko mówiąc, żeby nie było wątpliwości, w piątek o godzinie 16 na takim terenie rekreacyjnym przy ulicy Wodociągowej spotkam się tam też z mieszkańcami w ramach pikniku. No, są kiepskie prognozy pogody, ale mam nadzieję, że niezależnie od tego, czy będzie trochę padało, czy nie, i czy będzie wiało, to ludzie przyjdą, bo będzie mnóstwo atrakcji. To jest typowo wyborczy piknik, taki, wie pan, nazywamy go kiełbasa wyborcza, więc będzie kiełbasa, będzie gruchówka, czyli będzie nie animacja. Nie, oczywiście, proszę pana, no, a co w tym złego jest, tak? Mamy pretekst do tego, żeby można się było spotkać z wyborcami. Ja niestety w piątki pracuję dosyć długo w poradni onkologicznej, gdzie mam zawsze mnóstwo pacjentów, ale jak tylko skończę, obiecuję, przyjeżdżam na Wodociągową i rozmawiam z każdym, kto będzie chciał taką rozmowę podjąć. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, bo to jest ciekawy obszar, ta Wodociągowa, to jest teren, gdzie kiedyś, jeszcze parę miesięcy temu, działała Rada Osiedla Wodociągowa Kaszubska i to z jej inicjatywy ten teren został zorganizowany. Ale potem pan Daniel Rak w swojej mądrości zlikwidował Rady Osiedli. Czy jeżeli, bardzo chętnie bym się dowiedział od pana, dlaczego, tak? Bo ja nie wiem, tak? To była tak nierozsądna decyzja. Te rady osiedla, które dobrze działały, one były takim zejściem tej demokracji samorządowej piętro niżej, tak? Żeby nie wszystko było podejmowane, wszystkie decyzje na wysokości Rady Miasta, tylko żeby ludzie mieli również w tym takim mniejszych swoich obszarach zamieszkania, mieli coś do powiedzenia. Zlikwidowano to. Jeżeli wygram wybory, ja to przywrócę, tak? Zastąpiono budżetem obywatelskim. Ale przecież to są rzeczy kompatybilne, tak? One jedno drugiemu nie przeszkadza. Tak, one mogą współgrać albo mogą też działać obok siebie, tak? W ogóle nie ma żadnego powodu. Nie było żadnego powodu, żeby likwidować. To po prostu jest próba takiego zgromadzenia całej władzy w jednym ręku burmistrza. Tak, jedno spotkanie w piątek i jeszcze będzie kolejne przed... I będzie kolejne, nie umiem jeszcze powiedzieć, ale w kolejnym tygodniu będzie jeszcze jedna kiełbasa wyborcza. Nie wybraliśmy jeszcze miejsca. Jedna była na Kopernika, druga jest na Wodociągowej i na pewno mieliśmy jeszcze taką niezbyt udaną, bo była mała i była fatalna pogoda na osiedlu Zachód, ale być może, ponieważ to jest największa aglomeracja, że jeszcze wrócimy tutaj do osiedla Zachód, a jak nie, to wymyślimy jakieś inne miejsce. Każdy pretekst do spotkania z mieszkańcami jest dobry. Wybory raz na 5 lat, co nie znaczy, że to jest jedyny moment, kiedy się powinno rozmawiać z mieszkańcami. Ja bardzo ubolewam, że została już tylko jedna telewizja Zachód, która jest też takim przekaźnikiem, jakby daje pewną możliwość rozmowy z mieszkańcami, ale ja, będąc burmistrzem, powrócę do tego, co też Daniel Rak zlikwidował, to znaczy spotkań w ratuszu z mieszkańcami, gdzie można się po prostu zapisać na rozmowę, przyjść i pogadać.
tak? On no to bardzo dobry są. On to zlikwidował pod pretekstem COVID-u, a potem już nikt nie pamięta, że COVID, że tak powiem, przestał nas nękać, a rozmów z burmistrzem jak nie było, tak nie ma, tak? Chyba, że teraz robi nagle jakieś pikniki, zakłada czapkę kucharza i udaje, że jest, że tutaj jest otwarty dla mieszkańców. Przez 5 lat nie był otwarty, więc niech przynajmniej no, nie zachowuje się w sposób żenujący. Dziś, to jest czwartek, spotkała pana bardzo miła niespodzianka, tak można powiedzieć, podczas 5 dni przemysłu drzewnego w Kronospanie. Dyrektor szczecineckiej filii Politechniki Koszalińskiej wprost powiedział, że dzięki panu oni tu są. No bo to jest prawda. No, proszę pana, ja przypomniałem bardzo krótko historię. Filia Politechniki Koszalińskiej jest w Szczecinku od 8 lat, ale ona nie przyszła tutaj tak, wie pan, cyk, cyk, tak od razu nagle z nieba nie spadła, tylko to były moje rozmowy z dyrekcją Kronospanu, z panią Joanną Jodłowską, z Krzysztofem Aleksandrowiczem. Rozmawialiśmy o, jeszcze w tą się włączał pan Wesgraj, tak, który był kanclerzem Politechniki. Tak trochę pesymistycznie nastawiony. Tak, ale Kronospan, no wie pan, wyłożył pieniądze na stół, tak? To oczywiście nie było proste, nie było łatwe, ale myśmy przekonywali, ja również, tak, w bezpośrednich rozmowach Petera Kaindla, właściciela ówczesnego Kronospanu, teraz jego syn już rządzi, ale to jest niezwykle korzystne również dla Kronospanu, że będą te kadry inżynierskie będą kształcone w Szczecinku, że będzie można zapewnić tym ludziom również różnego rodzaju wyjazdy zagraniczne, co zawsze jest atrakcyjne, ponieważ Kronospan ma, nie wiem, w 40 paru krajach ma swoje fabryki. No dzisiaj o tym też mówiono, że można będzie wyjeżdżać na stypendia do Stanów Zjednoczonych, także to było wszystko fajne i to zawsze byłem blisko Kronospanu, zawsze uważałem, że trzeba z nimi rozmawiać, że Kronospan jest wartością dodaną. Robiłem wszystko, żeby uciążliwości Kronospanu się zmniejszyły i to się stało. Prowadziłem rozmowy trudne z Peterem Kaindlem, żeby zrobić klaster meblowy. To się udało, przyszły firmy, przyszło Twilum, różne inne i to jest jakby projekt rozwojowy, tak? Następne, proszę mi wierzyć, przyjdą w ciągu najbliższych 2-3 lat. No i ta Politechnika Koszalińska, która ja mam w programie Komitetu Wyborczego Wyborców Douglasa, mam wyraźnie powiedziane, że zrobimy wszystko, żeby rozszerzyć ofertę Politechniki, żeby były inne kierunki, być może elektronika, być może automatyka, nie tylko, że tak powiem, związane z technologią drewna i chcemy tutaj no, zaprosić do tego projektu jak największą liczbę absolwentów szkół szczecineckich i powiatu szczecineckiego, żeby ci ludzie zostawali w Szczecinku, mieli fajną naukę, możliwość stypendiów, możliwość wyjazdów za granicę i zapewnioną pracę po zakończeniu studiów. Na pewno będę sprzyjał Politechnice. Dzisiaj chwileczkę o tym mówiłem. Miło mi było, że zostałem zauważony, no bo w końcu nie byłem to już tutaj parę lat. No parę lat już było tej przerwy. Jeszcze takie jedno pytanie dotyczące strefy ekonomicznej. No niestety ta strefa na Koszalińskiej pusta. Proszę pana, no trzeba o wszystko zabiegać, tak? To nie jest tak, że my siedzimy, nogi założymy na stół, zajmujemy się swoimi prywatnymi biznesami, proszę pana, a tutaj, że tak powiem, nagle firmy zaczną pukać, dzwonić tak, że chcą. To trzeba odwrotnie tak zrobić. Trzeba wyjść z tym takim marketingiem, z tą chęcią ściągnięcia firm na zewnątrz. Od tego jest również telewizja, TVN i różne inne, tak, żeby ściągać. Plus taka szeptana wszystkie nasze kontakty, tak, również w parlamencie, żeby mówić, że tutaj jest ten klaster meblowy, żeby nagłaśniać tą sprawę, że mamy strefę przygotowaną. Ona jest dzisiaj świetnie skomunikowana. Za chwileczkę będzie już 11 jako droga szybkiego ruchu. Tuż obok, kilkadziesiąt metrów od tej części, o której mówimy, specjalnej strefy ekonomicznej, bo ona jest w tej części północnej przy Koszalińskiej. Także to jest teren dobrze skomunikowany, w pełni uzbrojony. Tak? Jest sprawa dostarczenia prądu, to jest sprawa budowy GPS-u i można tam stawiać każdą fabrykę. Także zrobię wszystko, żeby
ten teren został wreszcie zagospodarowany, żeby przyszedł nowy zakład pracy, żeby ludzie mieli wybór, tak? A jak jest wybór i jest małe bezrobocie, to i trzeba więcej ludziom płacić, tak? Także to się wszystko, wszystkim to się opłaca. To są wszystko naczynia połączone, tak? Ci ludzie tutaj przychodzą, przestaje się wyludnianie, się zapobiega wyludnianiu Szczecinka, starzeniu się miasta. Trzeba dbać o to, żeby były różne atrakcje, żeby był rozbudowany basen, żeby były miejsca rekreacyjne, żeby ludzie chcieli w Szczecinku mieszkać. To jest do zrobienia, tylko trzeba mieć wizję jakąś miasta, tak? A jak się jej nie ma, to się ma takie wyniki jak przy ostatnich wyborach. A przy zagospodarowaniu strefy my też możemy pomóc, bo nasz program dociera do prawie 3 milionów widzów w Polsce. Posiadamy koncesję ogólnopolską, jesteśmy obecni w 50 miastach na terenie kraju. No, bo żeście weszli w kooperatywę z Vectro i to jest bardzo dobry pomysł był i wam gratuluję. Dziękujemy bardzo. No to co, teraz spotykamy się na debacie burmistrzowskiej. No, czy dojdzie do debaty, zobaczymy, tak? Bo pan obecny jeszcze cały czas burmistrz Raak, no, że tak powiem, tutaj stosuje taką politykę faktów dokonanych, tak? Już chodzi z taką, nie wiem jak to nazwać, z takim plakatem, tak? Że w czwartek debata o godzinie 18 w zamku. Wpierw to musi ze mną uzgodnić, bo nie wiem, z kim ma debatować, tak? Ja nie mam nic przeciwko debacie, żeby było jasne, nie boję się debaty, racja jest po mojej stronie, sympatia ludzi jest po mojej stronie i ja do debaty przystąpię, ale na moich warunkach, dlatego że to nie mnie tak bardzo zależy na debacie, tylko temu, kto wyraźnie przegrywa, kto dostał dwa razy mniej głosów. Dlatego ja pozytywnie odpowiedziałem na inicjatywę mediów szczecineckich, tak, między innymi Telewizji Zachód i mam nadzieję, że jeżeli oczywiście pan Daniel Raak się zgodzi na to, to możemy się spotkać tutaj w czwartek wieczorem, tutaj w tym studio, tak, na zasadach określonych przez dziennikarzy, a nie przez pana Daniela Raaka. A jak nie, trudno. Będę siedział tutaj sam, a on będzie siedział sam w zamku i każdy będzie, tylko nie wiem, kto będzie relacjonował to wtedy. My na pewno, bo my tu w tym studiu jesteśmy. No tutaj będziecie relacjonować, a kto będzie w tym zamku, jak wy wszyscy tutaj przyjdziecie. Zobaczymy. A na dziś kończymy nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Chyba spotkamy się później jeszcze przy urnach 21 kwietnia. No to jest, proszę pana, proszę pozwolić, że jeszcze jedno zdanie powiem. Mówię to do wszystkich sympatyków moich, do ludzi, którzy głosowali na mnie. To się samo nie zrobi, tak? Trzeba jeszcze raz pójść do wyborów. To jest pewien syndrom ostatnich wyborów samorządowych. Ludziom się wydawało, że już jest wszystko załatwione i tak nie jest, tak? Żeby przypieczętować ten świetny wynik z pierwszej tury, trzeba w drugiej turze pójść jeszcze raz do urn wyborczych. Nie jest to wielki wysiłek, ale państwo bardzo proszę. Czasami jest takie myślenie, no ma taką przewagę, to już i beze mnie wygra, to ja sobie pójdę teraz, nie wiem, tam na plażing, tak? Albo sobie gdzieś pojadę. Ja bardzo państwa proszę naprawdę o pełną mobilizację. Jeszcze chwila, jeszcze moment, pełna mobilizacja, idźcie na wybory, głosujcie tak jak chcecie, a najlepiej na mnie, ale przede wszystkim weźcie udział w wyborach. I tym apelem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że to nie ostatnie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.